dwóch legend. M2CH November 8028 Mike Heavy is type Cessna Skyhawk 2 miles northwest of Grafenmoor 1900 feet. Request flight following. M2CH November 8028 Mike Heavy approach. Squawk 6335. M2CH November 8028 Mike Heavy. M2CH November 8028 Mike Heavy radar contact 3 miles. Roger, M2CH November 8028 Mike Heavy.
Yeah. Cessna na tej wysokości ciężko ma wylecieć, bardzo długo się wznosi na taką wysokość, ale jest do osiągnięcia ta wysokość, już parę razy udało mi się wyciągnąć Cessna na 15 tysięcy. A wiem, że przed nami są wysokie Alpy. Tutaj po prawej stronie na mapie widzicie przed samolotem żółtą i fioletową kreskę. Fioletowa pokazuje docelowy kierunek lotu, a żółta, wskaźnik żółty wskazuje, jakie mamy odchylenie co do trasy przelotu. Ale my spróbujemy jeszcze na tej mniejszej na grze mapie tutaj, teraz będę przełączał. Spróbujemy też do trasy dolecieć, bo za bardzo odlecieli od lotniska. Od lotniska większe w Wiedniu. Ale paliwa nam starczy, mamy jeszcze 68% paliwa. Drugi, bo tak jak mówię, przelot będzie trwał około 3 godzin. Jak widzicie, pełno samolotów jest przed nami, obok na lotnisku do Wiednia. Wysokość możecie. Approach M2CH November 8028 Mike Heavy. Request clearance to transition Charlie Airspace. M2CH November 8028 Mike Heavy approach. Clear through the Charlie Airspace. Cleared through Charlie Airspace M2CH November 8028 Mike Heavy. Prędkość przelotowa jak na razie po lewej stronie macie podane Airy Speed, jest wysunięta prędkość 70.
Mike Heavy contact center on 127.6. Good day. Going to 127.6 M2CH November 8028 Mike Heavy. Center M2CH November 8028 Mike Heavy 10,900 feet. M2CH November 8028 Mike Heavy center altimeter tray 0.07 continue as planned. Na razie utrzymujemy tą wysokość, czyli 10900. Line 3815, contact Fox Center on 118.375. Good day. Na Pragę. Center Speedbird 276 is passing flight level 400, descending 10,000 feet. Speedbird 276 center continue as planned. M2CH November 8028 Mike Heavy contact Munich center on 120.65. Good day. 120.65 for M2CH November 8028 Mike Heavy. Sun Express 186 contact center on 127.6. Good day. Munich Center M2CH November 8028 Mike Heavy 10,900 feet. M2CH November 8028 Mike Heavy Munich Center altimeter tree 0.06 continue as planned. Austrian tree Westniner contact center on 127.6. Good day. Sun Express 186.
1.6 for Austrian 359er.
czasem. Dzisiaj jest odcinek nagrywany. Nie jest transmitowany na żywo, ale z czasem przejdę na transmisję online, gdzie będziemy lecieć razem z pasażerami wirtualnymi, czyli z wami widzowie. I takie lecenie i rozmawianie sam do siebie bez kontaktu z widzami. Ale dzisiaj się zdecydowałem na nagranie odcinka, bo chciałem też zobaczyć, jak parametry OBS-a i wszystkiego mojego komputera z podpiętą kartą graficzną będzie wszystko chodziło. Scandinavian 2-Niner 6-1 Heavy is at flight level 390, descending 867 traffic is 5 o'clock 3 miles to flight level 380 generic. Report them in sight. Speedbird 697 traffic is 3 o'clock 4 miles at flight level 390 0 Airbus V20N. Report them in sight. Scandinavian 2-Niner 6-1 heavy traffic is 2 o'clock 4 miles at flight level 360 generic. Report them in sight. Condor 1019 traffic is 9 o'clock 3 miles at flight level 360 generic. Report them in sight. Speedbird 867 have the traffic. Scandinavian 2-Niner 6-1 heavy have the traffic. Bardzo wysokie góry. A idealnie się nie będzie pokazać. Dalej. Descent and maintain 5,000 feet. Expect ILS runway 08 left approach via Mike India Quebec transition clear to Mike India Quebec loop down to the 2057. Powiem wam, że z tej
tej trasy wiem, że muszę lecieć na wysokości celować 15 tysięcy. A na razie mamy 10 800. Więc będziemy powolutku, powolutku, nie słuchając dyspozycji lotniskowych, lecimy sami w kierunku lotniska. Muszę utrzymywać kąt wznoszenia do 5 stopni. Pozostało nam jeszcze 33 litry paliwa. Bez problemu dolecimy. Lot już 42 minuty wystartowania. Samolotu teren na skrzydło lewe, skrzydło prawe, co widzimy.
wysokości nie utrzymam, wyciągniemy, to wbijemy się w walkę. Line 5704 contact Frog Center on 118.375. Good day. Bardzo zachmurzone. Lufthansa 2429 heavy, you are 60 miles northeast. Climb and maintain flight level 230. Expect ILS runway 08 left approach via Lillard transition. Climb and maintain flight level 250. Expect ILS runway 08 left approach via Lillard transition. Clear to Lillard Lufthansa 2429 heavy. A jak dolecimy z tym transportem na lotnisku we Włoszech,
Flight Yoke System razem z przepustnicą i manetkami paliwa i śmigła. November 8028 light heavy traffic is 8 o'clock 4 miles at 17,100 feet Airbus A20N. Report them in sight. Lufthansa 2429 heavy traffic is 10 o'clock 4 miles at 13,700 feet Cessna Skyhawk. Report them in sight. M2CH November 8028 Mike Heavy have the Airbus A20N in sight. Lufthansa 2429 Heavy have the Cessna Skyhawk in sight. Lufthansa 2453 contact approach on 126.455. Good day. Heavy.
Lincoln.
platform India 2162 is at 2,200 feet, climbing 10,000 feet. Lufthansa 1907 heavy contact approach on 128.255. Good day. Tamara Tango Uniform India 216 to Munich Center Altimeter Tree 0.06. Continue as planned. Lufthansa 2060, please expedite your descent 10,000 feet. Lufthansa 2060 traffic is 8 o'clock 4 miles at 3,200 feet generic. Report them in sight. 128.255 Lufthansa 1907 heavy. Lufthansa 2060 traffic in sight. Pięknie ośnieżone góry. Generic 162, please expedite your descent 10,000 feet. Munich Center Hanseline 2329 is at flight level 180, descending 10,000 feet. Lufthansa 2060, please expedite your descent 10,000 feet. Hanseline 2329 Munich Center Altimeter Tree 0.06, continue to NAPSA as planned. Lufthansa 1104, you are 63 miles northwest. Descend and maintain 4,000 feet. Expect ILS runway 15 approach via Sierra Bravo Golf transition. Clear to ja Sierra Bravo Golf. Generic 162, please expedite your descent 10,000 feet. Lufthansa 754 traffic is 9 o'clock 3 miles at flight level 370 generic. Report them in sight. Lufthansa 2060, please expedite your descent 10,000 feet. Munich Center Lufthansa 1907 heavy is passing 9,700 feet, climbing 14,000 feet. Lufthansa 1907 heavy Munich Center Altimeter Tree 0.06, continue to DM 454 as planned. Lufthansa 754 have the traffic. Munich Center Austrian 1A3 is passing flight level 310, descending 10,000 feet. Austrian 1A3 Munich Center, continue as planned. Lufthansa 1907 heavy descent and maintain 14,000 feet. And maintain 14,000 feet, Lufthansa 1907 heavy. MQCH November 8028 Mike heavy traffic is 9 o'clock 4 miles at 14,300 feet generic. Report them in sight. M2CH November 8028 Mike heavy traffic in sight. Generic 162, please expedite your descent 10,000 feet. Hanseline 2329 traffic is 9 o'clock 2 miles at 14,700 feet, Cessna Skyhawk. Report them in sight. Hanseline 2329 have the traffic. Takie malutkie samolotki, Cessna 172
contact approach on 132.555. Good day. Going to 132.555 Honzoline, 23 to 9er.
224.4 Alpine 58 Tree Niner. Austrian 406 contact Vienna Center on 124.4. Good day.
Mike Heavy, contact Vienna Center on 124.4. Good day. Going to 124.4 M2CH November 8028 Mike Heavy. Vienna Center M2CH November 8028 Mike Heavy 17,100 feet. M2CH November 8028 Mike Heavy Vienna Center altimeter 30.03 continue as planned. Audio 179 or contact Munich Center on 120.65. Good day. You are 6-7 miles southeast. Descend and maintain 14,000 feet. Expect ILS runway 08 right approach via Rasta transition. Cleared to Rasta. Descend and maintain 17,000 feet. Keep speed not above 280 knots. Expect ILS runway 08 right approach via Rasta transition. Cleared to Rasta. Domo Media 8219.
44 km przelecenia bliska. India, Papa, India. Co 10 mil będę wam podawał, ile to jest.
aby zgodnie z pamiętami właśnie wiedzą ludzkie. Thank you.
tym momencie też lepiej do pracy szedłem. To tam zrobię to opadać. Nawet teraz w tym momencie tak długo nie pilnuję, to po prostu nie da. Bo już tak długo, że na tej wysokości bezpiecznej.
decimal niner 254 M2CH November 8028 Mike Heavy. Milan Center M2CH November 8028 Mike Heavy flight level 185. M2CH November 8028 Mike Heavy Milan Center continuous plan. Do lądowania lepiej na świecie na północy na 16 bardzo piękna grafika.
pasażerowie, wchodzimy do lądowania. Proszę zapiąć pasy. Proszę tutaj nie wymiotować. Woreczek na wymioty mamy pod siedzeniem. Jeśli teraz komuś zatyka uszy, proszę rzuć gumę. A do lotniska zostało 40 km.
cały czas obniżamy. W tym momencie jest to 16 km. Nami. Paliwa wydało 19 galonów. A do lotniska 8 po 10. Jak widać, na skrzydłach pastak widać. Oczywiście my musimy rozłożyć, bo musimy drugiej wylecieć, ale to nie cały czas.
nad lotniskiem przelecimy i nawrócimy i jeszcze raz będziemy musieli zrobić drugie pętle. M2CH November 8028 Mike Heavy, did you copy? Mamy zbyt wysoką wysokość do pasa lotniskowego, a jesteśmy za blisko. M2CH November 8028 Mike Heavy, please acknowledge. Za bardzo, pierdolnęli o podłogę. Musimy odejść od pasa i nawrócić i zrobić drugie kółko na lotnisku. Jak widzicie, tutaj wszystko już widać. Drzewa, drogę pod samolotem, obok pasa startowego. Teraz przyspieszamy, żeby odejść na drugą kółko nad lotniskiem. Ale nie bójcie się palić.
Powiedzmy, że wylądowaliśmy. No, tyle z naszego latania dzisiaj. Rozbiliśmy się przed lotniskiem. Ale spróbujemy jeszcze odpalić silnik. Aviano approach M2CH November 8028 Mike Heavy is type Cessna Skyhawk 3 miles west of Rivaldo 400 feet. Request flight following. M2CH November 8028 Mike Heavy Aviano approach. Squawk 6131. Squawk 6131 M2CH November 8028 Mike Heavy. M2CH November 8028 Mike Heavy radar contact 3 miles west of Rivaldo 600 feet. Altimeter 29.94. Roger M2CH November 8028 Mike Heavy.
100. Dziękuję Wam za dotarcie do końca filmu i za wylądowanie na lotnisku. My jeszcze będziemy tutaj kołować. Ja kołuję. Rivaldo Ground, M2CH, November 8028, Mike Heavy, request taxi to parking. M2CH, November 8028, Mike Heavy, taxi to general aviation parking via taxiway Alpha Bravo. Taxiing to general aviation parking via taxiway Alpha Bravo, M2CH, November 8028, Mike Heavy.
grzebieniem. Już w oddali Alpy, którym przelecieliśmy. Dziękujemy za piękny lot. Jesteśmy już na lotnisku Lipi we włoskiej miejscowości Rosa. Więc dziękuję za oglądnięcie, za to trwanie do prawie 3 godzin filmu. Zapraszam na następny odcinek, gdzie wybierzemy inną trasę i będziemy lecieć z innym sprzętem. Do zobaczenia. Pa. Pozdrawia MCHTV oraz Linia Lotnicza Finger Air 172 w tłumaczeniu na polski. Linie lotnicze Paluszek Airline. Do zobaczenia.